We wtorek 25 października najgłębiej od 7 lat księżyc przykrył słońce. I choć ciemne chmury wiszące nad województwem śląskim jeszcze przed południem nie wskazywały, że zjawisko może być dobrze widoczne, to ostatecznie częściowe zaćmienie słońca mieszkańcy obserwowali na pogodnym niebie. Na wspólny seans zaprosiło Planetarium Śląskie, które dla widzów przygotowało specjalne przyrządy. Dzięki nim zaćmienie można było oglądać w bezpieczny sposób. Zaćmienie słońca można oglądać przez okulary przeciwsłoneczne, przez chwilę na pewno. Są również specjalne filtry dostępne. Dlaczego jest wyjątkowe? Każde zaćmienie jest wyjątkowe. Pełne zaćmienie słońca dopiero w 2135 roku będziemy mieli tutaj w Katowicach. Częściowe nieco szybciej, ale to jest częściowe, takie powiedziałbym bardzo mięsiste zaćmienie, dlatego że aż 38% tarczy słonecznej będzie zakryte. Księżyc zaczął zachodzić na słońce chwilę po godzinie 11, a wszystko trwało ponad 2 godziny. Maksymalna faza częściowego zaćmienia przypadła na godzinę 12:22. Wtedy też wystąpiły najlepsze warunki pogodowe do obserwacji tego rzadkiego zjawiska. Przede wszystkim powinniśmy to słońce zobaczyć, czyli potrzebujemy nieba niekoniecznie bezchmurnego, ale wystarczą przejaśnienia czy rozpogodzenia, tak jak dzisiaj mieliśmy właśnie miejsce. Przed obserwacją była strefa opadów deszczu, ale na szczęście o 11:30 się rozpogodziło i do tej maksymalnej fazy utrzymywała się względnie dobra pogoda. Nawet cienkie chmury, które się czasami przesłaniały, przechodziły przez słońce, nie przeszkodziły na obserwacji tego zjawiska. A urządzenia, z których mieszkańcy korzystali podczas obserwacji, były bardzo różnorodne. Pojawili się miłośnicy astronomii z profesjonalnym sprzętem jak teleskopy. Inni korzystali ze specjalnych przyciemnianych szkiełek, a niektórzy zachodzący na słońce księżyc oglądali przez durszlak czy kartonową tubę. To urządzenie właśnie jest skonstruowane o tą zasadę, o zasadę kamera obskura, czyli na tej długiej tubie tekturowej z przodu jest wycięty otwór, jest przyklejona folia aluminiowa, żeby tą dziureczkę można było jak najmniejszą zrobić, a na samym końcu tej folii, tej tuby z tyłu jest biały ekran, po prostu biały kawałek papieru i możemy na to popatrzeć w ten ekran i widzimy obraz, no, w naszym przypadku słońca. Jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych kolejny raz w Polsce będzie można obserwować dopiero w marcu 2029 roku.